tu jest pani dyrektor, nie? Dobra. Chodźcie, Misia. Najbardziej rządzi tutaj. A to właśnie widzę. My jesteśmy najmłodsi. Nazywam się Sebastian Drupka. Organizujemy dla Was te pobyty, tak? To jest trzeci. Tym razem w innym hotelu. Jesteśmy dzięki uprzejmości klubu sportowego Stal i prezesa pana Zenka Różyckiego. Jesteśmy dwa sezony gośćmi, dwa turnusy gośćmi tutaj w tym hotelu. Czyli wy i wasi następcy tutaj będziecie. Macie do dyspozycji całe drugie piętro praktycznie, tak? I kawałek pierwszego. A, kawałek pierwszego. I tutaj najbliższy tydzień spędzicie. Będziecie mieli sporo atrakcji, ale nie będę wam dzisiaj o nich opowiadał, bo jesteście zmęczeni. Pewnie wszystkiego dowiecie się jutro. Ja też waszym opiekunom wyślę taką wstępną rozpiskę, jak wasz pobyt tutaj będzie wyglądał. Mam nadzieję, że poprzednicy, którzy byli, na tyle was, że tak powiem, zaciekawili, że chęcią tu przyjechaliście. Atrakcji wam na pewno nie zabraknie. W pobliżu jest jezioro, także spokojnie, jutro pewnie też będziemy mieli okazję się zapoznać z terenem. Jest hala, są boiska, jest orlik, także... Jesteście 75 metrów od jeziora. Jezioro nazywa się Rudnik. Przyjadą. Dobry wieczór, nazywam się Tomek Piwuński. Jestem wicedyrektorem zespołu szkoły przedszkolnego w Kamieńcu Ząbkowickim i tutaj mam przyjemność przyjechać z grupą uczniów na zaproszenie właśnie do Grudziądza. Podróż minęła nam bardzo dobrze, dzieci są zadowolone i myślę, że ten pobyt tutaj też również będzie tak udany. Wiemy, że poprzednio były już dwie grupy tutaj z naszej szkoły. Wszyscy przyjechali bardzo zadowoleni, bardzo sobie chwalą pobyt właśnie tutaj w Grudziądzu i no i cieszymy się, że tu jesteśmy. No właśnie przyjechała kolejna grupa. My jako klub sportowy Stal Grudziądz chętnie przyłączyliśmy się do pomocy, którą oferuje tutaj Spinaker. Pan Sebastian i pani Iwona zwrócili się do nas o dołączenie do ekipy. Chętnie dołączyliśmy. Dzisiaj gościmy w hotelu kolejną grupę po długiej podróży, właśnie zajmują swoje pokoje. Cieszę się, że mogliśmy przyłączyć się, dlatego że to jest bardzo fajna pomoc, tak? To jest taka wymierna pomoc, że te dzieciaki, które mogą sobie spokojnie tydzień czasu odetchnąć od tego stresu, który tam był, a rodzice i osoby, które tam zostały, mogą spokojnie, bez obaw o swoje pociechy, zająć się porządkowaniem tej tragedii, która tam jest i przygotowaniem na powrót dzieciaków z powrotem. Także mam nadzieję, że dobrze spędzą tutaj czas, będą mieli wiele atrakcji i będą mile wspominać nasze kochane miasto. To już jest trzeci turnus, który udało nam się zorganizować. Tym razem z pomocą przyszedł nam klub sportowy Stal i pan Zenek Różycki, prezes, który na kolejne dwa turnusy zapewnił nam nocleg i tutaj te dzieciaczki spędzą tydzień i za tydzień przyjadą kolejne. Cieszymy się, że jest taki duży odzew lokalnych firm, które nam pomagają. Wśród takich największych liderów, na których zawsze możemy liczyć, jest oczywiście Pizza Hut i restauracja Bodega, Natalia Lamkowska, która organizuje nam, pomaga zorganizować dużo atrakcji. Wojewoda kujawsko-pomorski, który zawsze te nasze dzieciaczki przyjmuje i jeden cały dzień spędzają w Bydgoszczy. Także bardzo cieszymy się, że możemy
nadal pomagać i mam nadzieję, że będzie to trwało tak długo, aż wszystkie dzieci z tej szkoły na taki turnus przyjadą.